Nawet ponad 21 tysięcy będzie mógł dostać jako dopłatę do czynszu najmu beneficjent programu dopłat, nad którymi pracuje rząd. Jeżeli chodzi o dopłaty, to singiel w Warszawie mógłby liczyć na skromną dość dopłatę w kwocie około 170 zł tylko przez pierwsze 3 lata najmu. Później ta dopłata by malała w ostatnich latach, a dopłatę będziemy otrzymywali przez lat 9. Przez ostatnie 3 lata ta kwota i tak skromna na początku stopniałaby do zaledwie 58 zł. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem te kwoty byłyby wyższe. Zaczynalibyśmy od około 430 zł miesięcznie, no a kończylibyśmy na zaledwie 144 zł miesięcznie. Przy czynszu wynajmu mieszkania 50-metrowego w Warszawie na poziomie 2200 zł to są naprawdę skromne dopłaty. Ważne jest to, że nie każdy będzie mógł skorzystać z tych pieniędzy. Będą to przede wszystkim najemcy, którzy wprowadzą się do nowo wybudowanych mieszkań, nie używanych, ale tylko nowo wybudowanych. Do tego ma być ustalony próg dochodowy. W przypadku singli to ma być trochę ponad 1800 zł netto, górna granica tego, ile będzie można zarabiać. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem około 3700 zł na rękę, górna granica dochodów, aby zostać najemcą.